Jesteśmy aktualnie prawie na początku oraz prawie na końcu naszej podróży. Na zewnątrz jest prawie 30 stopni. Programiści tego świata coś tutaj mocno zepsuli. Mamy tutaj jedną drogę, tutaj i drugą drogę. Wszystko spoko. Dwie drogi, zdarza się. Ale patrzcie, co się dzieje tam. Takiego baga na tym świecie jeszcze nie widziałem. Uwaga, uwaga. What did happen here? But really? Gdzie są tekstury? Gdzie jest wszystko? Gdzie jest fizyka? Chłopie, gdzie jest wszystko? Error 404. Tekstur nie odnaleziono w pliku docelowym. Świetnie, ale na szczęście mamy jedno proste rozwiązanie. Wystarczy, że zamiast górną drogą przejdziemy dolną. I uwaga, uwaga, ta sama zasada liczy się rowerów. I nagle wszystko działa tak, jak powinno. Programiści tego świata, co zepsuliście? W każdym razie muszę się teraz wrócić i jedziemy do lasu. Witamy w lesie. Pierwsze, co mieliśmy tutaj robić, to szukać źródełka. Tylko za nic nie pamiętamy, gdzie ono mogło być. Pierwszą atrakcją na dzisiaj jest strumyczek. Mamy tutaj piękne bagno. Powstaje ono z dwóch różnych mniejszych bagien. Czy bagno zmieni się w strumyczek? Dowiemy się może jeszcze dzisiaj. Jakby tu woda płynęła, to byłoby ładne. No, Michale, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Kurwa, nie ten miesiąc, dawaj, oddawaj. Dalsza czuć bagna. Znaczy strumyczku. Patrzcie, jakie powalone drzewo. Patrzcie, jaki wąwóz. A to ledwo 5 km od domu. Nice. W lesie dodatkowo możemy szukać grzybków. Prawda, Popi? No patrz, jaki piękny maślak taki. A tu jaki piękny borowik. Jakie pyszne. O. Ktoś pamięta, gdzie były rowery? Rozrywka w lesie? Dlaczego nie? Może wystarczy na razie tego lasu i zobaczcie, co jest najpiękniejsze w lesie, w którym jesteśmy. Las ten prowadzi nas na naszą piękną, ukochaną ulicę Wiśnicką! Kukurydza, więcej kukurydzy, chmurki i widoki za drzewami gdzieś tam. Bo jak znajdziecie dobre patyczory, to możecie zorganizować sobie jeszcze lepszą rozrywkę. Kukurydza. Widok na południe, widok na północ. W końcu udało się wam pokazać pełny widok z Wiśnickiej. Jak ja tu dawno nie byłem. Wow, zobaczcie to. Skoro zobaczyliście kotlinę w pełnej okazałości, zobaczcie jeszcze część wyżyn. Nam zostało zjechać, mam nadzieję, że już wiecie, co zrobić w lesie. Do zobaczenia w następnym filmie, pa pa!